dobry Państwu, wracam do gry. Mamy poniedziałek, nowy tydzień, nowy początek. Jesteśmy już za pierwszymi grudniowymi atrakcjami, czyli moimi imieninami, bo tak się zawsze dla mnie grudzień zaczyna. I po Mikołaju jesteśmy też, jak widzieliście wczoraj. Mieliśmy taki wczoraj leniwy dzień, taka, wiecie, niedziela przy kominku, zimową porą. To u nas częsta sytuacja. No, a że wczoraj jeszcze był Mikołaj, no to dzieciaki rozpracowały swoje zabawki, no i się nimi po prostu bawiły całe popołudnie. Mieliśmy też przez chwilę gości. No i tak nam minęła niedziela, ale już jesteśmy w poniedziałek. Dziewczynki dzisiaj mają wizytę Mikołaja u siebie w szkole i w przedszkolu. Władek już miał w piątek, więc dzisiaj wróci bez prezentu. Zanim poodbieram dzieci, wyszłam sobie do sklepu, idę do Rossmana, potrzebuję paru rzeczy. Nie chcę później dziewczyn tyrać po sklepach, bo są dzisiaj w cienkich rajstopkach, w sukienkach. No i wyjdą z tymi paczkami z przedszkola, więc żeby już się z tym wszystkim nie bujać, to idę sama. Rano poogarniałam sobie w domu to, co miałam do zrobienia. Więc te wszystkie takie domowe czynności, obowiązki już są za mną. Ja już się zaczynam powoli wprawiać w tryb świąteczny. Myślę o tym już coraz więcej, planuję różne rzeczy. Nie jestem pewna, jak te święta w tym roku będą wyglądały. Zazwyczaj święta wyglądają tak, że spotykamy się rodzinnie bardzo, z moimi rodzicami, z rodzicami Pawła, czasem też z bratem Pawła i jego żoną. W tym roku nie wiem, jak to będzie. Częściowo przez wirusa stoi duży znak zapytania. Moi rodzice sobie wspominali o tym, że chcą jechać do Sopotu, czyli z naszego rodzinnego domu. Ale zobaczymy, jak to będzie tak do końca, to się pewnie wszystko wyjaśni na parę dni przed Wigilią. Na razie myślę po prostu o nas, o naszej piątce. I staram się jakoś w głowie sobie poukładać, zaplanować ten czas dla nas. A zobaczymy, co więcej się z tego jeszcze rozwinie. Póki co idę do sklepu. Taką fajną książkę dostałaś? Nawet mam szlafki. A to jest jakiś quiz chyba, tak? I co tam jeszcze dostałaś? Prawie wszystko, ale fajne rzeczy. Udał się ten prezent? Tak, udał. No to super, to chodź, spakujemy sobie. No nie? No, a możesz mi trzymać, bo ja będę oglądać. Idą Mikołaje z walizkami, no. Ale ja mam też takie, które mi się nie podobają, te zwierzątka. Tak? Książeczka. Chodźcie, łapcie, chodźcie. Dziewczyny demonstrują tatusiowi. Bajka o Mikołaju, patrz. Ja mam bajkę o Mikołaju. O kurde. Bajka o Mikołaju. Też masz bajkę? Tak. Takie ładne szlaczki. A to oglądaj sobie. To jest gra, abecadło, dobra. Soczek też. O i ten. Słodkości są. To są dla mnie. O Boże, no pewnie. Super. Matyśka, ty co masz? Pokazuj. Pokazuj. Dobra, teraz u Matyldy obejrzymy, co jest. Tak. Pudełko z grą, tak? No, a czy możecie... Mhm. Ja też mam grę. Zaraz się tutaj tym zajmiemy. Jaka zgoda w domu. Dziewczyny się razem bawią. Dobre pierożki od babci? Klarusia, pięknie tego misia malujesz. Na razie weź sobie od Klary, bo ona nie ma ochoty jeść. Nam się tu jeszcze resztka rosołu podgrzewa. Mamy jeszcze jakąś zupę. Mamy zaraz makaronu, gotujemy. Tutaj mamy mięso z rosołu i warzywa z rosoły. To wszystko przemielę zaraz. I znowu zrobię pasztyciki i może dzisiaj Wam pokażę, jak one wyszły, bo ostatnio to się zagapiłam i nie nagrałam tego. Mamy pierogi od babci. Mamy ciasto, które zrobiłam wczoraj. I mam jeszcze drożdżówkę od babci. Kurczę, mam tyle jedzenia, tylko jakoś nie ma chęci za bardzo. Pawełek pojechał po syna swojego jedynego, a pieski tutaj ujadają. No nic to. Władek, tutaj spójrz. Matyśka, to pozowanie. No dobrze.
Poczekajcie. Teraz uwaga, wszyscy patrzymy. Władek tutaj. Klara. No dobra. Rycia, ciebie nikt nie prosił o pozowanie? Wstawiłam paszteciki i idziemy na górę, Władziuś, tak? Tak. To zbieraj graty i idziemy malować laurkę dla babci Zosi. Dla prababci w sumie. Mam ci to pomóc zabrać? Tak. Okej. Okay. To już. Muszę pokolorować. Dobrze. Nie mogę wszystkiego robić, bo nie mam sobie. Ja będę mieć kotka w czapce tej Mikołajowej. Mhm. Dobra, a wy? Klausza, co to będzie? Kotek. Duży. Dobra. A Władzia koloruje bombkę. No i pięknie. Czapce Mikołaja. Paszteciki już niedługo, jakby co. Ważna informacja, nie? Oj, Władziuś, trochę się nie trzymasz jakby ty. Linii, wiesz? A to mówiłaś mu, że ma się trzymać? Co, Władek, ja mam jeszcze jeden pomysł na pracę. Swoim udziałem. A ty tylko... No, co to za pomysł, matka? Chcę mi postawić nogi, co pytasz? Będzie brudzenie? Będzie brudzenie stópek. Ściągaj rajty, Klara. Dobra. Jak idzie? A tak. Wow. Ale piękne. Kotek jak zobaczył tego. Prezent i pod choinką. Ekstra, czadowo. Super pomysł. Już? Czekaj, Władek. O, ale Władek, będziesz pieczątkę robił nogą? Jaki czas, dobra. Ale ekstra, nie? I ty też będziesz robiła nogą pieczątkę? Dobra. Czekaj. Mało, oszczędnie tej farby coś. Dobra, dawaj, bo już się chłop niecierpliwi. Cyk. Mhm. Paluchy odbij, wyprostuj palce. Dobra. Czy ma gdzie kartkę? Dobra, to jedna. Teraz musimy ją umyć. Poczekaj, chwilę. Myjemy girę władziową. I za chwilę dalsza część programu. No, nie wszystkim się podoba procedura. Dobra, Władek, jak chcesz sobie pokrzyczeć, to idź, dobra? Dawaj, cyk. Łaskoce? Dobrze, babcia. Kotek jak został pod choinką. I teraz, Klara, poczekaj, bo ona tu kapie. Czekaj. To ja może zdejmę stopy. Postaw stopę tak. Wyprostuj paluchy. Dobra. Podnosimy łapę. Cyk! Okay. Nieźle wyszło. Władek, już przestań. Gdzie jesteś? Już cicho, dobra? Już. Nie ma powodu, dobra? Będziesz już cicho? Czekamy. No to co będzie trzeba wybrać? Ja będę wziął dużo. A Maciej da ten dużo. Dobra, to ja będę. Dawaj stupę. Tylko jedną. To łaskoce. I zimne jest. No bardzo zimne. I lodowe. Pokaż. Czekaj, ja ci postawię czapkę. A ty musisz czekać, ja ci pomogę wstać. Na jednej nodze wstań. Czekaj, bo mam jedną łapę. Dobra.
Dobrze się odbiła? Na pewno. Podnieś? Okej, okay, z tego zrobimy. Teraz postaw nogę do zlewu. Jezu, Matylda. Dwa znaczki. Dobra, jak tutaj wybrnęliście z tego, że się mokre rwało? A, zamiast jednej choinki są trzy choinki. Przypomina choć trochę choinkę. To po pierwsze, primo. Dobra, teraz bierzemy kawałek jakiejś kartki. Proszę mi tutaj dać. O, ta będzie dobra. Tak. Tak, ty masz najwięcej do powiedzenia. Teraz tak, wylewamy trochę kleju. Nie tak dużo. Która, gdzie ma być naklejona? Moja tu. Ja, to poproszę, ja, które? Jak Mikołaj na mnie okay. idzie... No to czekaj, wymoczymy to trochę w kleju. Przyklej sobie tam, gdzie chcesz. Tylko się nie umasz klejem. A można też tam gdzie idzie ktoś? O, dobra. Możesz sobie przykleić, gdzie chcesz. Dawaj. Mniej kleju. Teraz no, właśnie nie będzie się trzymało, jak będzie za mało. To wyschnie i... Dobra. Ja nie mam brudnych klejących. Dobra, które Klara następne? Te. Ja to potraktuję. Renifer? Tak, Nerifer. Nerifer. Proszę bardzo. Nerifer. Nerifer. Dobra, idę zobaczyć te pasteciki jeszcze. Tak, jakbyś mógł to wyłączyć od razu. O, cyku, cyk. No i fajnie. Teraz tylko musztardka, Dijon i sałatka warzywna od babci Ani. I mamy komplet. Ona normalnie to tak nie miga. Niezłe jajca. Sama, czym byś się chciała podpisać? Długopisem jakimś? Długopisem. Magicznym? Magicznym. Tam się podpisamy. Tak. Wow, ale ekstra, Władek. Brawo. Podpisać się? Podpisać się, Klaczu? Tak. Tutaj, dobra, tu podpisamy. A może, no dobra. Czyli to jest Klara, tak? Tak. Nie mogę sobie podpisu. Władzia też podpisana, prawda? Nie bi... Tam, niebieski. Słyszałam. Macie gdzie też rozmawiać. Władysław. Niebieski. Mhm. I na końcu Matylda tutaj poszła w ogóle się podpisać, nie? Może też taki kredko? Co? Ale piękna praca, Władysław. Tak. Gratuluję ci. A pas jakim? Ej! Co? Ona się. Musisz uważać, Matylda, bo no, to jest się mokre. Okleisz. Tym? Dobrze. Tylko nie żryj tych kredek. Trzymaj sobie tu. Brawo, Mati. Brawo. Brawo. To tu jeszcze możemy napisać... Który tu mamy rok teraz? 2020 przeklęty. Tak? No. Grudzień. Roku. O! Pięknie, Badek. Widzisz, kredkami się maluje, a nie żre. No. Tak. Żre się nie kredkami, się, tylko że się kredki żre chciałem. Pięknie, właśnie. Przekazać. Dla babci Zosi, tak? Tak! Super. Dobra. Ale ekstra. Bardzo ładnie to zrobiliście. Trzy choinki. Brawo, dziewczyny. I chłopaki. To. Co, ty chcesz zupę? To pojedziemy.